Nie, nie, Poważne błagam, sytuacje, nie. poważni streamerzy, poważni... Proszę pokazać taśmę. Proszę tutaj kontrola ruchu podcastowego. Proszę zaprezentować po prostu otoczenie. Proszę zaprezentować tło. Nie, nie ma takiego. I teraz muszę Czy znaleźć. pana, bo pana wylegitymujemy. To będzie wysoka szkodliwość społeczna. Ja muszę sobie zrobić jakieś takie, wiesz, wyglądające na prawdziwe, znaczy może niezbyt prawdziwe, żeby w razie czego nie było podejrzenia o jakieś podrabianie dokumentów czy coś, ale muszę sobie wyrobić jakieś takie dokumenty, że w razie czego tylko, wiesz, pokazuję właśnie jakąś legitymację typu FBI, nie wiesz, kulturalne. Tak, kulturalny Cthulhu. Poważnie podchodzimy do RPGów. No i nie, błagam. A patronują nam oczywiście wspaniali, wspaniali, wspaniali ludzie, tacy jak Xavier, która jest patronką Kasto, serdecznie ci dziękujemy, Soban oraz Hiena. Dzięki serdeczne, dzięki jeszcze raz. I zapraszam na odcinek. I co? Myślę, że tak dobrze głosem jak ja, to się nie pobawisz. Halo, halo, kulturalny jeden, czy mnie słyszycie? Jak najbardziej słyszymy głośno i wyraźnie. Sprawdzę jeszcze, co w naszym zestawie polowym. Brzoza, brzoza, jak nas słychać? Nie, dobra. Koniec zabaw. Takie wygłupy. Zastanawiam się, jak długo już to nagrywasz i ile z prywaty cały czas idzie leci. w Nie, eter, ale... żadnej prywaty. Tak naprawdę to takie te nasze joke'i teraz lecą tylko. Ale to spokojnie. No dobrze, kochani, ale żarty żartami. Jak to mówię, często świnie klaszczą brwiami. Lecimy z tematem. I co? To jestem ja, Sil, znany też jako Jakub Węgrzynowicz, a ze mną jedyny w swoim rodzaju... Kulturalny Cthulhu. Tym razem już bez takich poważnych wstępów. I dzisiaj, prawdę powiedziawszy, mam dla ciebie, Sil... Nie wiem, jak nazwać ten temat, bo z jednej strony temat, który możemy sprowadzić do 5-minutowej rozmowy, z drugiej strony temat, o który się można pokłócić, temat, gdzie dużo osób ma jedną odpowiedź, która z jednej strony uważam, że jest prawidłowa, ale wiem, mało jak. wyczerpująca ten temat. Tak, ty wiesz, ja lubię ten temat nazywać takim właśnie, jak grać poprawnie, albo raczej jak nie grać. Czy są jakieś złote zasady, złote pryncypia odnośnie grania w RPG? I no, najpewniej właśnie padnie taka odpowiedź typu, no grunt, żeby wszyscy przy stole byli zadowoleni. I to nie jest zła odpowiedź. O, ale aż ziewnąłeś, ale aż ziewnąłeś, aż ziewnąłeś. Wiesz co, ale coś mało tego, mało tej odpowiedzi, bo ta odpowiedź niczego nie wyczerpuje, bo ktoś... Ja zacznę od czegoś takiego. Ktoś, kto jest nowy w RPGach, nieważne, czy to jest mistrz gry, czy to jest gracz. Ja może troszeczkę poprawię kamerę, żeby trochę rąk było widać. Uda się. Jest dobrze. Dobra. Jest pięknie. Niezależnie od tego, czy to jest mistrz gry, czy to jest gracz, może się zastanawiać właśnie, a w jaki sposób się w ogóle gra w te RPG. I prawdę powiedziawszy, jeśli takiej osobie się odpowie, no grunt, żeby wszyscy przy stole się dobrze bawili, to tak jak, nie wiem... Ktoś chciał zostać kucharzem i zapytał, no ale jak działa to gotowanie? No grunt, żeby wszystkim smakowało, no ale to nie daje żadnej odpowiedzi tak naprawdę. No. Piękne porównanie, strasznie mi się to spodobało. W ogóle totalnie się z tym identyfikuję i szczerze, tak ja bym to nawet pociągnął dalej, bo to właśnie grunt, żeby wszystkim dobrze smakowało, to trochę i właśnie i to bym pociągnął dalej na zasadzie, że faktycznie to może doprowadzić do takiej patologii, bym to nazwał, mocne słowo, mam nadzieję, że mnie za to nie zjedzą ludzie. Ale na zasadzie, że ktoś chciałby, marzyłby, żeby zostać kucharzem na zasadzie gusto z Ratatouille'a, a ktoś mu powie, dobra, ale grunt, żeby wszystkim smakowało, tam hot doga zrobisz i jest pychanie, jakby frytki umiesz zrobić, olejem oblejesz, papryki dodasz, panie, dobre, mnie smakuje. No. No tylko, że właśnie, to jest taka odpowiedź, ona prawie o niczym nie mówi, ona kompletnie tematu nie wyczerpuje, bo jeżeli wszyscy się dobrze bawią przy stole, no to, to nie dobrze. To, znaczy nie, no. Syndrom, nie, ale... nie? Syndrom z niemowocnego, nie? Jeżeli wszyscy się dobrze bawią, to nikt się dobrze nie bawi. No ale dobra, kontynuując, rozbijesz mnie, rozbijesz mnie.
Jeżeli wszyscy się dobrze bawią przy stole, no to właściwie okej, dobra, osiągnąłeś sukces, nie? Ale są na pewno jakieś zasady, których należy przestrzegać, albo są zasady, czego należy się wystrzegać w tym, żeby poprowadzić taką sesję, czy zagrać ją jako gracz w taki sposób, żeby to się właśnie ludziom podobało, żeby to, żeby rzeczy fajnie wybrzmiały, tak? Żeby to nie było. No i teraz stawiam właśnie takie pytanie, nie bez powodu, bo jakiś dłuższy czas temu miałem z dwiema osobami nagrywać podcast. Skończyło się tak, że skończyliśmy nagrywać podcast, zanim go właściwie zaczęliśmy. Mhm. Aczkolwiek miał to być podcast, który docelowo jakby właśnie miał na te tematy odpowiadać. Mieliśmy się nazywać Vivisesja, jak Vivisekcja, tak? Czyli rozbierany to na żywo i tak dalej. Niesamowita nazwa, niesamowicie mi się podoba. Do dzisiaj boję się jej użyć, bo jakby nie patrzeć, nie ja ją wymyśliłem, pomimo tego, że dostałem technicznie rzecz ujmując na to zgodę. Głupio mi użyć czegoś, czego nie ja wymyśliłem, albo przynajmniej w jakimś stopniu na to nie wpadłem. W każdym razie, kiedy budowaliśmy informacje, budowaliśmy sobie cały temat, mieliśmy tam jamboarda zrobionego, w ogóle to pozostałe dwie osoby świetnie to ogarniały, ja się czułem przy nich, tak prawdę powiedziawszy, tak kurde, już tutaj tyle tych rzeczy robicie i tak dalej, ja prawie nic nie robię, tak... Miałem wrażenie, że trochę za mało w tym uczestniczę. Wielkie propsy tutaj i dla Mateusza, i dla Ani. Jeśli oglądają, przepraszam, dla Pawła. Oj, teraz głupio wyjdzie, bo jeszcze pomyliłem imię. Jeśli oglądają, to jak najbardziej pozdrawiam. I od tamtego czasu troszeczkę zmieniłem zdanie. O! Zmieniłem zdanie, bo szukaliśmy wtedy właśnie jakichś takich zasad, pryncypiów odnośnie tego grania i w pewnym momencie stwierdziłem takie, ale po cholerę, bo jeżeli faktycznie się wszyscy dobrze bawią przy stole, to po co szukać odpowiedzi? A jakiś czas temu stwierdziłem, warto jest poszukać tej odpowiedzi, bo właśnie przyjdzie ktoś nowy i będzie chciał zapytać. Ja mu powiem grunt, żeby się wszyscy dobrze przy stole bawili. Nie tędy droga. To jest żadna odpowiedź, to nie daje niczego. No i teraz pytanie właśnie. Sil. Ja mi się dobrze, wiesz, dobrze mi się siedzi cichutko, jak pod miotłą. Pierwszy raz w życiu zdarza mi się, że wiesz, podcast jest taki, że sobie sam się prowadzi, jakby ja sobie się chilluję. Nie, no rozumiem jak najbardziej, ale chciałbym tobie zadać mimo wszystko to pytanie. Co to dla ciebie znaczy dobrze prowadzić RPGa jako mistrz gry, albo być dobrym graczem? Jakie są według ciebie zasady dobrego RPGa? Nie będę nabierał wad w usta, ale zastosuję trik, który mogę stosować przez to, że już bardzo długo jednak ten kanał prowadzę. I trik podstawowy, pierwszy, który nie do końca jednak wyczerpie tą odpowiedź, to jest to, tabelki. Że... Co? Nie, to nie tabelki. Tabelki. To nie tabelki. Nie tym razem, nie tym razem. To jeszcze przyjdzie pora. Przyjdzie pora na tyle sfora. Okej, okay, dobra. Moja odpowiedź jest następująca. Przede wszystkim zalecam sprawdzić sobie poprzedni sezon Zagradanych i konkretnie jeden odcinek, mam na myśli, odcinek z Zedem. Ja tam miałem rozmowę z Zedem i Zed faktycznie i ja mamy podobne podejście do tego, że RPG to nie tylko dobra zabawa. Tam był właśnie na ten temat prowadziliśmy i myślę, że on jest bardzo bliski do tego dzisiejszego odcinka. Mimo wszystko stwierdziłem, że warto nagrać ten odcinek pomimo podobieństwa, ponieważ wiem, że troszeczkę zawsze pierwsze... Teraz by ten podcast się trochę zmienił, wiadomo, teraz ty masz swoje podejście też inne. I nie mówiąc już o tym, że to jednak jest troszeczkę dalsze pociągnięcie tego tematu, bo tam było czy RPG to tylko dobra zabawa. Tam stwierdziliśmy w sumie, że nie, zdecydowanie nie. I w tym odcinku możemy właśnie jak dobrze prowadzić, myślę, że to jest taka kontynuacja tego pytania. Więc wszystkich zachęcam do sprawdzenia tamtego odcinka, a z kolei z czysto mojej perspektywy, jak dobrze grać, prowadzić. No właśnie, wszyscy mówią, a grunt, żeby się wszyscy dobrze bawili, tam będzie dobrze, fajnie, nie? Ten grunt, żeby smakowało. Cały czas będę ten hot dog, tak, jak już go mam, to już będę się nim popisywał. Oczywiście. Swoją drogą, fajny piórnik. Ja zdecydowałem się nawet na drobne zabawienie się tematem pod względem tego, że sobie wziąłem zeszyt, długopis i stwierdziłem, że popracujemy nad tym. Widzę, że w ogóle coś nam jakoś niestety twojego połączenia się rypie lekko. Wiesz co, ja wyciszam, bo słyszę, że w drugim pokoju się... Ale nie, ja nie mówię o audio, tylko o wideo, ale dobra, to mniejsza. To i tak jest forma podcastowa, więc tam jakoś widzę, wyście cierpicie.
Ale, Po ale. chwili zniknę. O, Cthulhu zniknął i wrócił i dobra. To tam... I za chwilę powinno się poprawić i być lepiej. Musiałem odświeżyć, bo właśnie wspominałem ci o tym wcześniej, że mi się momentami zaczyna to troszeczkę rozjeżdżać. No dobra, nie. To w takim razie wracając jednak do tego. No i właśnie wypisałem sobie kilka rzeczy, bo tak się zastanowiłem nad tym, czymże jest poprawne granie w RPG. No i dla mnie to jest, wypisałem sobie kilka rzeczy, które ja uważam, że warto omówić przy tym temacie. Pierwszą jest to, że to jest fun, to o czym wszyscy mówią, ale to też są przede wszystkim emocje i rozwój swoich zdolności miękkich. To są trzy rzeczy, o których trzeba pamiętać przy RPG-ach. Uważam, że pierwsza rzecz jest strasznie dominująca w środowisku, ponieważ mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach koniunktura światopoglądowa, nie powiem polityczna, broń Boże, koniunktura światopoglądowa jest taka, że ludzie chcą, żeby wszystko było miłe, ładne, kolorowe, tyncza kwiatki, kredą mazianie po ulicy. Oj, teraz cię nie słychać, wyciszyłeś się. A widzisz, dobrze zwróciłeś uwagę. Kochani widzowie, to jest moment, w którym zarówno ja, jak i Sil, jako doświadczeni mistrzowie gry, musimy wam zwrócić uwagę. Granie smutkiem, bólem, cierpieniem, przerażeniem i strachem w RPG-ach jest również bardzo fajne. Nie bójcie się tego. Nie bójcie się strachu. I to prawda. Ja się w tym 100% zgadzam. Zwłaszcza, że co prawda nie znam kulturalnie ciebie na tyle dobrze jak MGA, chociaż bardzo chętnie będę zachwycony, jak kiedyś zagram. Ale na tyle, co cię znam, co widzę też twoje pomysły na Instagramie i tak dalej, zresztą linki oczywiście są w opisie, no to kurde, widzę, że ty tym grasz i że potrafisz zrobić mega klimat krótką sentencją. Ja to podziwiam. Ja uważam, że ja nie mam czegoś aż tak dobrego w głosie. Być może się nie doceniam, ale ja uważam, że potrzebuję wsparcia w postaci muzyki i tak dalej. Ale właśnie, ale patrz, ja dobrze zagram głosem, a ty zrobisz dobrą fabułę do sesji, więc jakby możemy prowadzić raz. Tak, razem mamy wszystko. Czyli w ten krótki sposób przedstawiliśmy się, że ja mam do dupy głos, a ty masz chujowe fabuły. Jest świetnie, jakby... Znaczy, no nie byłoby mnie tutaj, gdyby faktycznie tak było, nie? No, ale... prawda. W każdym razie uważam, że te emocje są mega ważne i można nimi grać i zawsze to porównuję do tego, że w teatrze albo w kinie możemy iść na komedię, ale możemy iść też na horror. Możemy iść też na dramat, możemy też iść na dramat psychologiczny i w każdym tym filmu, każdy film może dać nam, powiedzmy, dobrą albo zabawę. Potencjalny ale miks, tragikomedia, czarna komedia. Tak, i to jest możliwe i zresztą też o tym fajnie na jednym z właśnie z tych spotkań, to było na Kopernikonie w tamtym roku, właśnie też do tego się odniosę, do poprzedniego właśnie tego odcinka z Zedem, on tam fajnie powiedział, że no ciężko powiedzieć, że dobrze się bawimy, jak obejrzymy sobie listę Schindlera. Dobrze się bawiłem oglądając listę Schindlera, no nie powiemy, tak? Ale z drugiej strony nie powiemy, że to nie jest dobry film. No, i w ten no sam tak. sposób możemy powiedzieć o sesji. No niekoniecznie każda sesja musi być taka, że powiem, o, dobrze się bawiłem wyżynając tą wioskę. Jakby, co nie znaczy, że tak nie może być, ale powiedzmy, że to był weird. Znaczy tak, nie? Bo przyjdzie taka scena, ja zwykle będę się odnosił jednak do Zewu Cthulhu, bo w tym się czuję jakby najlepiej. Będzie taka scena, gdzie badacze wparują, powiedzmy, do szpitala, tak, gdzie wszyscy są opętani w jakiś sposób, tak, i zaczną po prostu wszystkich wyżynać. I później się dowiedzą, że tak naprawdę tylko ordynator był opętany na przykład i właściwie zrobiliście masowe ludobójstwo, nie? Jakby... A na końcu, jak się wam podobało? No zajebiście! No właśnie, jakby... nie? I to może być zupełnie inna emocja, ale żeby się też nie powtarzać, to też uważam, że jest jedna rzecz, o której wtedy nie mówiłem, to uważam, że ważną rzeczą, żeby dobrze grać w cudzysłowie, bo cały czas biorę to w cudzysłów, to jest ten rozwój swoich zdolności miękkich, bo czym są zdolności miękkie? Dla osób, które nie siedzą za bardzo w psychologii, to są wszelkie te zdolności, które nie są twarde, czyli to są te mniej konkretne. Tak, wiem, jak ja to tłumaczę. Dla mnie te rzeczy są logiczne i ciężej czasami je wytłumaczyć. Chodzi ogólnie o to, że na przykład macie większe, w cudzysłowie, jaja, żeby podejść do kogoś, zagadać na ulicy i na przykład powiedzieć mu, słuchaj, nie wiem, super masz t-shirt, albo podoba mi się twój styl, albo że potrafisz podejść do człowieka... Albo zdejmij ten szalik, bo jesteśmy z innej drużyny. Czy masz odwagę społeczną, masz, nie wiem, potrafisz sobie poradzić w sytuacjach stresowych, że elastycznie podchodzisz do zadań, do pracy, że kreatywność jakaś, tego typu rzeczy to są zdolności miękkie. Nie jest coś konkretnego, na przykład umiem obsługiwać taki i taki program, to są zdolności właśnie te miękkie. No i uważam, że jak najbardziej RPG pozwalają je rozwijać.
Coś ci przeleciałeś? Mucha mi się zawiruszyła do mojego małego studia. Łapanie muchy jest zdolnością twardą, mam wrażenie. No tak. Ale na przykład już zdolność do gadania się z muchą jest zdolnością miękką, więc... Widzisz, to już jest zdolność miękka, dobra. Tak? Przykład na muszę, jakby jak... Nie musiałeś, ale mogłeś. I tak, więc... Wspaniała gra słów. Uważam, że to wszystko może zaistnieć w RPG-u. Poza tym fajnie jest, że poprawnie grać ponownie. Uważam, że to nie jest musowe, muszowe. Ale można też dowiedzieć się, na czym polegają w ogóle te RPG-i pod względem jakiejś tam nazewnictwa. Wiem, że są osoby takie jak Narmo, którą pozdrawiam z tego miejsca, może posłucha, które bardzo są przeciwne nazywaniu wszystkich rzeczy w RPG-ach, bo to są fałszywe nazwy. Ja uważam, że tak nie jest. Uważam, że wszystko na dobrą sprawę jest w kulturze ludzkiej nazwane, jakby wszystkie zjawiska są nazywane. Góra to góra, dlatego ją tak nazywamy. I wiele rzeczy po prostu jest tak nazywanych, bo... To jest na to jakaś nazwa mądra, ja nie pamiętam teraz, ale chodzi o to, że wiele rzeczy nadajemy im znaczenia. Ale po to, żeby pewne zjawiska usystematyzować. Podobnie jest z systematyzowaniem RPG-ów. Tak samo była teoria GNS, jest teoria siedmiu bodajże kultur grania, o ile się nie mylę, czy sześciu. W każdym razie są te kultury grania i uważam, że to wszystko nam służy i fajnie jest przynajmniej trochę tego liznąć, bo to pomaga nam wiedzieć, czego szukamy w RPG-ach i to też moim zdaniem jest część poprawnego grania, że umiemy szukać tego, co lubimy. Bo trochę no tak. Nazwałbym to niepoprawnym graniem w momencie, w którym na przykład jesteśmy fanami horrorów, ale idziemy na komedię, bo nie wiemy, co to znaczy komedia, nie wiemy, co to znaczy horror. A zasadzie. Potem jeszcze jesteśmy zdziwieni, że dlaczego tam właściwie nie było nic strasznego, bo to w końcu RPG, tak? Na RPG są rzeczy straszne, no, kochany, no. Niekoniecznie, są rzeczy różne. No. A potem grasz w Poniacze i dziwisz się, że nie było Cthulhu. Kiedy w końcu wyjdą ci przedwieczni? To jak ja, kiedy... Swoją drogą, Discord. Moment. Jestem mega fanem Star Warsów, musiałem to przemycić, więc to jest ten moment, w którym ja się tym chwalę, ale chodzi mi o co? To nie bez powodu to robię. Chodzi mi o to, że pamiętam doskonale, jak podjarany tym Vaderem i tym wszystkim, bo że te Gwiezdne Wojny są takie super, w telewizji lecą Gwiezdne Wojny, obejrzę. Chcę zobaczyć tego Vadera. No i byłem bardzo zawiedziony, kiedy pod koniec Mrocznego Widma dalej Vadera nie było. Także 8-letni smutny Sil oszukali mnie, banda złodziei. Oszukali cię, banda złodziei. Ja tutaj muszę małą dygresję wtrącić. Ze wszystkich filmów gwiezdnowojennych i gier i seriali najlepsza instancja Vadera, która mi się osobiście podobała. Żeby było jasne, ja nie mówię, że to jest najlepsza obiektywnie, nie. Ona mi jakby ta, która mi się najbardziej podobała, to jest z filmu Rogue One. Kiedy Vader wychodzi i widzimy go właśnie od strony... Bo w tej starej trylogii jakby cały czas poniekąd z nim jesteśmy, tak? W nowej starej trylogii jesteśmy za Anakinem, jakby cały czas z nim obcujemy, a w Rogue One znamy tą postać, ona nagle wychodzi i my tylko mamy takie... Macie przejebane. Tak. I on autentycznie idzie i kosi i pokazuje swój poziom. Nawet nie to, że o Jezu, będę teraz strzelał tylko błyskawic. O nie, on pokazał cały możliwy poziom. A to i tak były dla niego płotki. To był fanserwis. To był chamski fanserwis, ale to był fanserwis. Ale on był bardzo dobrze zrobiony. Dla mnie to był perfekcyjnie zrobiony fanserwis. Jakby ja się tam, jak to oglądałem, to ja się czułem jak mała dziewczynka, która dostała pierwszą lalkę Barbie w życiu. Taką najdroższą, wiesz, z tej wyższej półki, nie? Doskonale to rozumiem. Ja osobiście uważam, że w ogóle Rogue One to jest jeden z najlepszych filmów serii Gwiezdnych Wojen. Jeden z najlepszych. Tak i nie. I teraz uwaga, zwłaszcza z tego nowego Disneyowego nurtu. Tak, i to się zgadzam. Dobra, z nowego Disneyowego nurtu zdecydowanie jest to top of the top i plus Mando, ale to nie jest temat dzisiejszej rozmowy. Tak, musiałem, bo skoro lubisz Gwiezdne Wojny, sorry, jakby, nie mogę sobie nie pozwolić. Jasne. Ale tak. Wiesz co, ja do tego trochę nawiążę. Mhm. Wyobraź sobie, bo będę w sobotę prowadził, znaczy od soboty zaczynamy prowadzić Gwiezdne Wojny. Jednej mojej grupie będę prowadził na Cyfrowych Cieniach. Uwielbiam małe RPG. Nie znam z chęcią bym zagrał na Genesis, ale jako że gramy online, to z tego co kojarzę, tylko Roll20 pozwala mi na ogarnięcie kostek. Boty są, niestety, są boty na Discorda.
Do kostek tych Genesisowych? Będę musiał w takim razie ogarnąć i zobaczyć, bo na Roll20 na chwilę obecną nie jestem w stanie sobie pozwolić na najwyższy próg tylko i wyłącznie dla tego jednego elementu. W każdym razie będę prowadził właśnie w Starej Republice. To trochę rzeczy mi takich odetnie, ale załóżmy, że prowadziłbym gdzieś tam ten i załóżmy, że właśnie prowadzić na przykład tobie i kilku jeszcze osobom, powiedzmy w czasach po zniszczeniu pierwszej Gwiazdy Śmierci, przed powstaniem drugiej Gwiazdy Śmierci. To jest, myślę, że do takiego swobodnego grania w czasach Imperium, miłościwie nam pojącego Imperatora Shiva, jest to taki najlepszy okres, największej swobód dla postaci jako tako, nie? O ile nie grasz rebeliantami. No właśnie, miałem mówić właśnie, że ten swobód, z tymi swobodami to bym tak nie szarżował. No i teraz wyobraź sobie, że grasz tam, nie wiem, jest agent ISB, łowca nagród i tam, nie wiem, jakiś przemytnik, tak? I zawiązujecie grupę, dzieją się rzeczy, macie swoje przygody w świecie Gwiezdnych Wojen, jest super. I nagle w jednym momencie wychodzi bohater, którego znasz z filmów albo seriali, który wiesz, że jest OP, ale jeszcze nie wiesz, czy w tej scenie i później potencjalnie on będzie z wami czy przeciwko wam, ale już zaczynasz się jarać. To nie jest zagranie na emocjach? Tylko teraz pytanie, to jest zagranie na emocjach postaci czy na emocjach graczy? I dlaczego do tego dążę? Czy jest istotne, albo inaczej może tak, bo to jest istotne, ale jaka jest różnica w graniu na emocjach postaci, a jaka jest różnica w graniu na emocjach graczy? Mówimy tutaj trochę o problemie metagamingu. I dla mnie możemy podzielić to na trzy opcje, bo na trzy opcje. Albo gramy na jednych, albo na drugich, albo na obydwu. Nie ma opcji, że gramy na żadnych. W żadnej chwili nie będziesz miał na sesji możliwości nie grania kompletnie na emocjach, bo... Znaczy, można, ale po co? To nie będzie wtedy nic ciekawego. Nie, ja totalnie nie widzę, nie, nawet jak mówisz suchy opis, on budzi emocje. Mniejsze, większe, ale budzi. I to dobrze. I to dobrze, to bardzo dobrze, bo to jest narzędzie nas jako mistrzów gry. Ale właśnie, więc możemy grać i na jednych, i na drugich. W wypadku, w którym prowadzisz i masz sytuację, że gracze nie znają tej postaci, ale ty znasz, albo ona jest osadzona w uniwersum, patrz moja sesja z Rizena, gdzie ja prowadzę graczom, którzy nie znają uniwersum, to gram na emocjach postaci i graczy, ale bardziej na postaciach, ponieważ postacie po prostu, gracze poznawali cały czas ten świat razem z postaciami, więc widzą tyle samo, więc ja uznaję, że to jest granie na emocjach postaci. W momencie, ale gdyby gracze wiedzieli, to wtedy jedno i drugie. To wtedy jedno i drugie. Albo w momencie, w którym ich postaci nie wiedzą, kim to jest i oni powinni, przynajmniej powinni w teorii nie metagrować, no to wtedy tylko na emocjach graczy. Teoretycznie, bo w praktyce nigdy nie oddzielisz w 100%, ale to jest znowu kompletnie inny ale, problem. Ale nie mówimy tutaj o takim, powiedzmy, praktycznym, bo to zawsze będą w jakimś stopniu emocje graczy, no bo po to gramy w RPG, żeby odczuwać te rzeczy, po to się wczuwamy w te postacie, żeby poniekąd te rzeczy odczuwać, więc zawsze w jakimś stopniu to będą emocje graczy, nawet jeżeli tą emocją będzie nudne. No taka prawda, nie? Prawda. Ale tak wracając do tego przykładu Gwiezdnowojennego. Kurde, zgubiłem pytanie, miałem w głowie pytanie, a nie, dobra. Powiedzmy, że masz taką scenę, do której się tam prowadziło przez długą część kampanii i to twoja postać staje w takim momencie, w którym musi podjąć bardzo na przykład ważną decyzję albo zrozumieć coś, bo to nawet nie musi być podjęcie decyzji. I tutaj opowiem taką sytuację, gdzie moje dobre przyjaciółki graliśmy. Ja zawsze mylę, ja czasami mówię, że rok z hakiem, czasami, że dwa, ale generalnie graliśmy długo. Właśnie na Cyfrowych Cieniach, właśnie w Gwiezdne Wojny. Ja grałem łowcą nagród, którego fabuła w bardzo dużym skrócie była taka, że miał siostrę, która została zabita przez kolesia, który robił sobie polowania, tak? W sensie to był człowiek rasy człowiek i on polował sobie na obcych, w sensie łapał, pakował do swojego ogrodu i razem z kolegami szli na safari. To była jego rozrywka. Wątek dla mojej postaci do pewnego momentu skupił się na tym, że udało mi się go znaleźć, zapolować. Super. Ale dla mojej postaci to nie było wystarczające. I mistrzyni gry wstawiła wcześniej, a później to wykorzystała, takiego Sitha. Tylko, że to nie był tak, że o Jezu, spotykamy Sitha, on macha czerwonym mieczem, walczymy z nim. Nie, to był po prostu koleś, który gdzieś na kole, stacji kosmicznej koło,
albo to było na Coruscant, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie on miał taki swój mały namiocik i był jednym z takich, wiesz, jak to, z cyganie. Przychodzisz, on ci coś tam może, wiesz, doradzić, jest takim, wiesz, dziwnym medium od tych mistycznych spraw i tak dalej, nie? Wyobraź sobie, że on miał u siebie to czarne lustro z tej nowej trylogii Gwiezdnych Wojen, nie? W namiociku. Jakie czarne lustro? Ja nawet nie pamiętam. W której części... Tam był taki jeden moment, też nie pamiętam, w której dokładnie to było części, ale w tej nowej trylogii był taki moment, gdzie Rey stanęła naprzeciw czarnego lustra i tam dobra, zaczęła widzieć myśli, rzeczy i tak dalej. Tą komnatę z Sithów i on tam widzi samą siebie i to było tak głupie. Tak. Dobra, druga to część to było... A moja przyjaciółka zrobiła to dobrze. Bo ten mój łowca nagród stanął przed tym lustrem. Też podobnie jak Rey, tam stanął, zaczął widzieć siebie, ale potem zaczął widzieć wszystkie możliwe opcje, gdzie ta jego siostra przeżyła, nie przeżyła, założyła rodzinę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To był moment, gdzie ja jako postać mogłem stwierdzić, że o jebać to i tak dalej, nie? Albo mieć zen, zakończyć swój wątek, spełnić w jakiś sposób się, tak? Przestać gonić to, co już zostało utracone. Jakiś czas później się zacząłem zastanawiać, czy to było granie na emocjach moich jako osoby, czy granie na emocjach postaci. A jeszcze dłuższy czas później zacząłem się zastanawiać, jak bardzo to się u mnie wymieszało, nie? Kiedy zanikła ta granica, że ja grając Rubiego, bo tak się nazywała postać, przy stole zacząłem płakać w momencie, kiedy on... Kurde, ta mucha psuje cały... W momencie, kiedy on zakończył swój wątek, kiedy on pogodził się z tym, że ta jego siostra umarła, ona już nie wróci do życia. No dobra, ale wróćmy do tego, bo też mówiliśmy o poprawnym graniu w RPG i właśnie, czyli co? Uważasz, bo do czego dążysz? Bo tak się zastanawiam... Chodzi mi, ja się trochę czupiłem tego grania na emocjach, bo też kiedy szykowałem się do tego odcinka, myślałem bardzo dużo właśnie o tym graniu na emocjach. I że to jest dobre, tak? Że generalnie to jest dobre, bo to ta scena, o której ci powiedziałem, to jest jedna z moich ulubionych scen, kiedy grałem kiedykolwiek jako mistrz gry, jako gracz. Ja wtedy miałem po prostu burzę emocji w środku. Ja wtedy autentycznie czułem, że jestem Rubim, który faktycznie godzi się z tym wszystkim, nie? Tak duża imersja. I to jest to coś więcej, to jest to coś więcej, do czego fajnie jest dążyć. I ja się tu się zgadzam. Ja miałem podobne sceny, tylko że z perspektywy Emga na Agonii, no oczywiście na czym innym. I słuchaj, były sytuacje, w których po prostu ja grałem, miałem taki motyw na jedną kampanię, ćmę. Za bohaterami gdzie nie poszli, jak był moment odpoczynku, zadumy, zamyślenia, ciągle widzieliśmy. Jakby śledziły ich, spoglądały na nich, obserwowały. Nawet oceniały czasami, albo sugerowały jakieś drobne rzeczy w stylu na przykład, nie wiem, potrafiła siąść na jakimś nagrobku i oni mogli się mu przyjrzeć dokładnie, albo coś. No, trochę się tym bawiłem. Innym razem był motyl, ćma, tam chyba kruk, wrona, różne motywy. Zawsze było coś, co łatwo może się pojawić w różnych miejscach. I to właśnie były takie momenty zadumy. I pamiętam, jak raz zrobiłem scenę, w której postać, która była na goni naprawdę przepotężna pod względem czarów, bo w tym świecie nie ma czarów jako takich, są rytuały. A ona potrafiła naginać zasady rzeczywistości do pewnego stopnia, wiadomo, bardzo pośrednionego i drobnego, ale jednak, bo w tym świecie nie ma typowej magii. I w pewnym momencie ona wzięła, był mróz na zewnątrz, oni byli na balkonie razem w postaci Ilii i Francisa. Ilia to była taka, powiedzmy, czarownica, też mastermind. Francis to był taki bohater, który starał się być cały czas dobry w tym okrutnym świecie. I oni się nie lubili, a w tym momencie mieli taką dłuższą dysputę i na końcu pamiętam, że była scena, w której ona po prostu wzięła taką zmarzniętą ćmę, która tam siadła, zamarzała, chyba umarła w ogóle na tym jak barierce metalowej, też metalowej, Boże, kamiennej, balkonu, wzięła ją w ręce, skupiła się i potem ona odleciała, ta ćma, żywa, jakby, że potrafiła przywrócić życie, bardzo skrajnie malutkie, bo to jednak tylko ćma, ale też taka symbolika. I pamiętam, że ta scena była bardzo, bardzo dobra. I takich mocnych scen właśnie to jest to, że to są takie drobne klimaciarskie sceny, które mogą być mega i moim zdaniem to też jest dobre prowadzenie, ale... Tylko teraz, wiesz co, ja bym jakby związał te dwie opowieści jedną klamrą. Bo z jednej strony właśnie to, o czym wspomniałeś, to są te takie małe elementy. Ja znowu powiedziałem o czymś, do czego tak naprawdę można dążyć przez rok,
pół roku, czasami dłużej, tak? O czymś, co się tak naprawdę szykuje i szykuje i szykuje i się gdzieś tam na końcu zamyka, że ta postać jest, ma swój jakby, powiedzmy, koniec taki satysfakcjonujący, tak? Gdzie okej, okay, dalej może istnieć i działać, tak? Ale inne postacie mogą wybrzmieć. I ja przygotowując się do tego odcinka się zastanawiałem właśnie, emocje postaci, emocje graczy. Ale to nigdy nie jest tak, że jest albo to, albo to. To jest zawsze w jakimś stopniu wymieszane. To się w jakimś stopniu krzyżuje. I to, co prawda, na podstawie tego mojego przykładu, ale też opowieści różnych innych osób i teraz również twojej, mam wrażenie, że ten największy efekt jest, kiedy jedno i drugie się ze sobą nakłada w całości. Teraz, jak do tego dojść? Odłóżmy na chwilę ten przykład, kiedy robimy to przez rok, szykujemy, tak, postać, ona dąży, ma swoje przygody, ma swoje trudności, wzloty, upadki i tak dalej, bo tutaj możemy zacząć mówić o tym, jak prowadzić, tak naprawdę, jak pisać właściwie przygodę o bohaterze, tak, że on musi mieć zadanie, musi mieć upadek, pomoc, to wszystko, nie? Mhm. Ale właśnie w tych mniejszych elementach. To jest moment, kiedy ty zaczynasz mówić. A, ja mam. Dobrze. To jest ta scena, w której dajecie nogę, tak? Tak. No wiesz co, małe elementy. To powiedziałem właśnie te elementy. Myślę, że właśnie one budują ten efekt. Też powiedziałeś o klamrze. Sama w sobie klamra rozsugeruje, że coś się zaczęło i coś możemy domknąć, jakiś temat. Domknięcie, tak naprawdę. Domknięcie. To występuje też w psychologii, jak jakiś temat tam się rozpoczął mocny w życiu i chcemy pewne rzeczy zakończyć symbolicznie. Tak samo w RPG-u możemy pewne rzeczy zakończyć, ale pamiętajmy też, że to nie musi być tylko od A do Z, tylko może być po drodze jeszcze A, B, C, D, E, F, G i tak dalej. I te punkciki drobne, tak samo ta ćma, tak samo te lustro i tak dalej, ten konflikt, że on był konflikt, bo się pojawia to, że ktoś odebrał ci siostrę, potem ty dołączysz do zemsty, potem ty się na to godzisz, że dobra, nie wyszło, stało się, godzę się z tym i żyję dalej. I właśnie to jest to budowanie tego i myślę, że to jest super. I właśnie tak, to trzeba umieć budować te drobne rzeczy. Jednocześnie właśnie, też to mi troszeczkę pozwoli przejść do dwóch rzeczy, które chciałem dodatkowo powiedzieć, to, że no, w dzisiejszym odcinku nie sprecyzowaliśmy też, czy mówimy o poprawnym graniu w RPG z perspektywy MGA czy gracza. I myślę, że dzisiaj jako dwóch MGów skupiamy się bardziej na MGu, więc to też przyznam od razu wszystkim, którzy to teraz słuchają, że z perspektywy gracza te kilka rzeczy, które mówiłem wcześniej, też mogą się przydać, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Ja tak samo też ta moja część, o której mówiłem właściwie do tej pory najwięcej, no to też jest właśnie z perspektywy gracza, jakby nie patrzeć, nie? Ale też MGA, no bo jakby nie patrzeć, mówiłem o tym, w jaki sposób to zostało poprowadzone. No widzisz, no i właśnie mi się wydaje, że dobrze by było, jakbyśmy też trochę precyzowali, bo my mamy coś takiego, że mamy ten taki nasz ciąg myśli, nie? I to też trzeba jakoś spróbować strukturyzować. Zakładamy, że wiemy, o co chodzi. Tak, no jakby nie chcę ujmować kumatości widzom, ale po prostu też my mam wrażenie, że robimy to troszeczkę chaotycznie. Także to bym wziął pod uwagę. I też odniósł się do tego, co było wcześniej. Żeby nie było wątpliwości, to nie jest piwo, to jest kwas chlebowy. A właśnie byłem ciekaw w sumie, co to jest, bo wyglądało trochę jak mamrot z ranczy. Ale nie, ale to żeby nie było, że jest ten, że jest alkohol na nagraniu, nie? Spoko. I wracając, i wydaje mi się, że też ważną rzeczą jest, i tutaj znowu adwokat diabła się we mnie tworzy, ponieważ też my mówimy o tym właśnie prowadzeniu tym klimatycznym i tak dalej, ale to nie oznacza, że na przykład jak ktoś przychodzi na sesję z perspektywą spotkania towarzyskiego a la planszóweczka, piweczko, popcornik, chipsy, i będzie cisnął po prostu lożki śmieszkowo, że to jest złe, to jak najbardziej jest dobre, tylko to jest kompletnie coś innego, coś o czym my dzisiaj tutaj za dużo nie gadamy, ale ja uważam, że to nie jest niepoprawne, chciałbym to zaznaczyć. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz. Okej. Ujmę to tak, to nie jest niepoprawne do pewnego momentu, bo załóżmy, że tak, zbieramy się w kilka osób, mamy grać sesję, ale zanim jeszcze zaczęliśmy grać sesję, tak, sobie rozmawiamy, tak, ludzie jeszcze, wiesz, przychodzą, rozwiązują buty, zdejmują kurtki, ktoś już przyjechał, rozłożył się ze wszystkim, tak, jeszcze rozmawiamy, dojadamy tam, nie wiem, jakieś przekąski i tak dalej. I my zawsze mieliśmy taką zasadę przy stole z moimi grupami, którymi gram aktualnie, to wygląda też troszeczkę inaczej, ale to ze względu jakby nie patrzeć przez to, że oni też płacą mi za
to, że ja im prowadzę, więc nie chciałbym spędzać tego czasu na pogadankach, tak? Ale graliśmy właśnie przy stole, mieliśmy taką zasadę, że sobie pogadajmy ile chcemy, tak? Skończymy rozmawiać, zaczniemy sesję, żeby nie było takiego, ej, koniec, koniec, rozmów, tam już nie opowiadaj o tym, co ci się tam fajnego przytrafiło, bo gramy, nie spotykamy się tu dla przyjemności, tylko dla RPG. To jakby nie o to chodzi. Ale jeżeli już jest... Czyli czekaj, prowadzona... RPG jest nieprzyjemnością. Nie, to właśnie stąd powstał ten żart. Wiem, tak? Śmieję się, smutny obowiązek, jakby ja wiem, wszyscy gramy, bo nas tak przymuszają, jakby... Ja te, w tej chwili mam po prostu elektrodę, jakby... Kurde, te muchy... Wy gracze tu przychodzicie, żeby się bawić, tak, ale mój ciężki obowiązek mistrza gry, no... Psi nie, obowiązek, to tak nie? To tak nie działa, nie? Ale jak już powiedzmy, jest prowadzona scena, tak? Ktoś odgrywa, a komuś przychodzi jakiś, bo nie wiem, oglądał ostatnio kilka godzin, ja tak zawsze miałem, ja miałem z tym straszny problem i bardzo wiele osób do siebie zraziłem na początku swojej kariery swoim graniem jako gracz nawet właśnie, bo właśnie się wtrącając z takimi rzeczami, po prostu rozbijałem ludziom imersję, bo mistrz gry tam prowadzi scenę i tak dalej, a miałem zawsze tak bardziej można powiedzieć komediowy styl prowadzenia postaci, nawet jeżeli to było poważne, nie? I tam któregoś razu gramy właśnie w Shadowruna, mój brat jako mistrz gry tam opowiada scenę i tak dalej, a ja się wtrącam z jakimiś głupimi tekstami i w końcu jeden z graczy powiedział do mnie: zamknij się. Zamknij mordę. Daj mu dokończyć scenę. I szczerze, ja dzisiaj kompletnie rozumiem, że tak się wydarzyło. Nie mam tego kompletnie za złe, bo wyobraź sobie, że prowadzisz scenę, tak? Jako mistrz gry i co trzecie słowo słyszysz takie, oj, on coś tam kurwa. To jest jakiś kubeł zimnej wody, nie? To musi to tak. Trochę to boli wego, jak takie coś się dostanie. Ja to rozumiem. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, no właśnie, z jednej, mówisz, że no, śmieszkowanie nie jest złe, ale jak ktoś ci cztery razy przerywa opis sceny, to się możesz... Tak, ale odłóżmy to śmieszkowanie na odpowiednie momenty. Mówię o czymś tak? innym, wiesz, bo ja mówię o tym, że z założenia jest Emk, są gracze i wszyscy przychodzą tutaj pan, loszek, lekko, śmiesznie, nie wchodzimy za bardzo w postacie deki i tak dalej. I dlaczego Dedeki? No bo Dedeki to jest system, w którym można absolutnie grać bez odgrywania postaci. Tam zobaczcie sobie na mechanikę, sprawdźcie sobie, to jest dosłownie planszówka, do której my sobie dorabiamy fabułę. przykre, ale prawdziwe pozdro fanom Dedeków. Tak, też was. W momencie, w którym, żeby wszystko działało dobrze, rozkładasz planszę, stawiasz figurki i wyciągasz miarkę centymetrową. No, ale nie musisz nawet miarki. Oni mogą być dokładni tacy ludzie, co tak lubią grać, ale ja podejrzewam, że to są raczej takie, że no to teraz śmieszki, heheszki, gramy, bijemy ja tego tak, mopka. Ja to pogadam na przykładzie bardziej Warhammera, bo jest figurkowy i jest RPG. A tu my mówimy, a ja nie mówię o bitewniaku. Granica między nimi jest bardzo cienka i potem... Czy ja wiem, czy cienka? Oj... Znaczy, o co mi chodzi? Ja teraz troszeczkę wkładam kij w mrowisko, tak? Ale o co mi chodzi? W momencie, kiedy masz dedeki, które teoretycznie ci mówią, to jest gra wyobraźni, ale poruszasz się o tyle stóp, twój atak zadaje obrażenia w takiej odległości, to potrzebna byłaby mapka na przykład i jakieś figur. No bo dedeki to jest taktyczne, bo dedeki to jest... Przecież dedeki wyszły z bitewniaka tak naprawdę najwcześniej. I... Tak, dlatego podałem przykład Warhammera, żeby to zrobić jakby w jednym uniwersum, ale generalnie dokładnie o to mi chodzi. Zgodzę się, tylko właśnie Warhammer ma to do siebie, to o ironio totalnie, że chociaż ma bitewniaka w swoim uniwersum i to kilka tych bitewniaków i kilka uniwersum, do każdego ma bitewniaka, to ten Warhammer jakby czysto RPGowy kompletnie się z tym bitewniakiem to, nie łączy, poza uniwersum. Prawda, i totalnie nie czuję tej, mówisz cienka granica, dlatego tu się nie mogę zgodzić. No dobra, no, niech będzie, że jest o co chodzi. Bitewniak i są dedeki. Tak, tak. To jest śmieszne, bo paradoksalnie w sumie jakby się tak zastanowić, to ten bitewniak Warhammerowy ma więcej z dedekami wspólnego. Jeżeli rozstawimy sobie bitewniaka, nie? I powiemy, że ta figurka to jest moja postać, a ta figurka to jest twoja postać. Figurek, i dodamy sobie do tego jakąś małą mechanikę, żeby te postaci gdzieś tam mogły sobie też w świecie robić interakcje, tak? To właśnie z bitewniaka zrobiliśmy RPGa, nie? Jakby w sumie nic nie zmieniliśmy w tej grze, oprócz tego, że dodaliśmy kilka zasad fabularnych. Dziękuję. Dodaliśmy roleplay, tak samo do dedeków dodaliśmy roleplay, a dedeki, jak ludzie mówią, ale nie, bo dedeki mają ale achievementy i to jest fabularne. I to jest takie, aha, to fabularne to jest to, że nie możesz zrobić czegoś wbrew wymyślonemu dosyć średnio systemowi
oddania danej idei. O, to ja to pociągnę. I teraz pytanie, czy dobrym graniem, jak już jesteśmy w tym temacie, byłoby powiedzenie, nie, nie możesz tego zrobić, bo masz tam, powiedzmy, jesteś chaotyczny, dobry i nie możesz wykonać tej akcji, bo to jest niechaotyczne, dobre, tak? Czy dobrym byłoby powiedzenie, okej, możesz to zrobić, ale w związku z tym, że jesteś chaotyczny, dobry, będziesz miał jakieś związane z tym konsekwencje? Bez sensu jest w ogóle moim zdaniem pytanie w tym przypadku dlaczego, ponieważ jeżeli narzędzie jest złe, to niezależnie jaką odpowiedź dasz, to narzędzie jak jest złe, to będzie to zła odpowiedź, bo po prostu no, okay, bawimy się dobra, w ramach... Znaczy ja ogólnie uważam, że tutaj baza, czyli arrangementy są jako tako moim zdaniem słabe. Po prostu są słabe. Ja się z tym zgodzę. Chociaż rozumiem pytanie. Ja się z tym zgodzę, ale są gracze i mistrzowie gry, którzy używają właśnie tego narzędzia, którym są dedeki. No i jak będzie poprawnie? Ja bym tu odbił w drugą stronę to pytanie, wiesz? Dobra. Gracz, dawaj. Który odwala jakąś mega chamską akcję wobec reszty graczy i takie, ale moja postać by tak zrobiła. Tak, i teraz gdzie jest granica? Bo są sytuacje, kiedy powiedzenie moja postać by tak zrobiła jest jak najbardziej słuszne, ale są też sytuacje, kiedy mówienie moja postać by tak zrobiła jest jedynie tłumaczeniem tego, dlaczego teraz się zachowuje jak no, głupi chuj. No właśnie. To jest gdzie jest granica? Podstawą jest to, żeby dobierać sobie, moim zdaniem, ponownie wracamy do tego, co mówiłem. Dobrze chcesz grać? Prowadź w tym systemie, który ci pod to pasuje, co chcesz grać. Jeżeli chcesz grać z ludźmi, we zdrady i inne cuda, to mamy taki system jak, tutaj pozwolę sobie podejść, Cold City, który jest stworzony do krótkich kampanii opartych o to, że w każdej chwili ktoś może cię zdradzić, ba, ma do tego ogromne bonusy, jeżeli to zrobi, to jest gra o zaufanie. Ale słuchaj, to nawet nie musi być kwestia jako takiej zdrady, gdzieś tam konfliktu między postaciami, to może być chęć rozwiązania jakiegoś problemu na różne sposoby. I jedna z postaci nagle mówi, znaczy przepraszam, nie mówi, tylko idzie i zaczyna coś robić bez ustalenia planu z resztą i potem mówi, no moja postać by tak zrobiła. Działamy jako drużyna. RPG mają założenie, że w większości przypadków musimy działać drużynowo, umiemy się dogadać i ja z założenia mam takie podejście do graczy, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, zdarza mi się prowadzić dzieciom, ale powiedzmy, że chodzi mi o dojrzałość i najczęściej, jako że najczęściej gram z osobami pełnoletnimi, to po prostu mówię, jesteśmy dorosłymi ludźmi, ja wam ufam, nie będę sprawdzał, czy oszukujecie na kościach, nie będę sprawdzał i tak dalej i rozumiem, że będziemy wszyscy grać ogarnięcie. Ktoś nie będzie grał ogarnięcie, to pogadamy. Jeżeli pogadanie nie pomoże, no to pisją szerokiej drogi spier papier. I tutaj się uważam, że to najlepiej właśnie, podobnie, rozmowa jest na to rozwiązaniem, ale faktycznie, jeżeli ktoś chce inaczej rozwiązać konflikt, jak do tego dojść? No to albo kurwa ciągniemy patyczki, kto ma najkrótszy, albo faktycznie gadamy i dyskutujemy, szukamy opcji. Tudzież jeżeli czas nas goni, no to trzeba szybko decydować i ktoś musi zmięknąć. Niestety, no nie ma szans chyba czasami na inne rozwiązanie niż faktycznie takie. To prawda. To prawda. Jak najbardziej. Z drugiej strony, znaczy, wiesz co, może inaczej, ja w sumie doszedłbym do tego, o czym ty powiedziałeś, tak, rozmowa, bo zakończy się sesja i będzie takie, o Jezu, czym ty to zrobiłeś, kwas. Będzie kwas i tak dalej, nie, jedna osoba powie, no, bo moja postać by tak zrobiła, no to dla mnie to już jest osobiście sygnał, że to jest tłumaczenie, żeby nie było, że to moja wina. Trochę tak. Ale jeżeli przy tej samej sytuacji usłyszałbym takie, ej, sorry, że tak zrobiłem, słuchajcie, tak, ale no James, jak wiecie, no jest osobą, która jest w gorącej wodzie kąpana, wielokrotnie to było pokazywane i na poprzednich sesjach, zresztą na tej sesji też, tak, i kurde, no głupio mi było, tak, ale gdyby James w tej sytuacji siedział i nic nie robił, to nie byłby James. To jest dobre ujęcie tematu, no nie, mamy niby tą samą sytuację, ale zupełnie inne podejście gracza i to jest ale bardzo ważne. Ale nawet nie chodzi mi o samo tłumaczenie tego, dlaczego to zrobił tak, a nie inaczej, ale to jest... co tak. Kierowało graczem, kiedy tą decyzję podejmował. I w 100% się z tym zgadzam, chociaż dla mnie poniekąd nawet na to, jak tu wytłumaczenie, no sorry, moja postać by tak zrobiła, nawet na takie krótkie, ja bym odpowiedział po prostu, dobra, to teraz zastanów się... Dlaczego? Właśnie, zastanów się, dlaczego ta postać w takim razie działa z drużyną, skoro chce działać wbrew drużynie albo inaczej niż drużyna. Zastanówmy się. Okej, możemy wiesz, podać jakieś rozwiązania, że można to byłoby zrobić inaczej. Możemy teraz podać 10 rozwiązań, jak można było to zagrać inaczej, ale nie mówimy o sytuacjach,
jak można to zrobić inaczej. Mówimy o sytuacji, ej, to się wydarzyło. Wiem, ale patrz, chodzi mi o to, że to się wydarzyło, tak, ale chodzi mi o to, żeby właśnie z nim pogadać później i powiedzieć, no stary, zastanów się, dlaczego tak twoja postać zrobiła i teraz tak. Mhm. Mówię, jeżeli ona ma łączony interes z drużyną, to musi działać z drużyną, nawet jeżeli może się z nią nie zgadzać i na przykład to wyrazić. W momencie, w którym robi wbrew tej drużynie, to A, będzie konflikt drużyny i będzie on musiał zostać rozwiązany i B teraz się pojawia raczej, że albo ona zostaje z tą drużyną i się dostosowuje trochę do drużyny, albo zaczyna grać drużyną, bo musi, bo na przykład tak fabularnie będzie musiała zrobić, bo inaczej na przykład keknie, albo B, postać odchodzi od drużyny, no sorry, ginie, odchodzi w jakikolwiek sposób, może nawet z wybuchem, ale no musi to zrobić po prostu, bo się nie dogaduje, bo nie daje rady. I teraz tak, ja bym powiedział takiemu graczowi, weź to pod rozwagę, bo to do tego dojdzie i może być taka sytuacja, że na przykład rób sobie alternatywną postać, która bardziej jest z drużyną, bo to nie jest nic złego grać indywidualistyczną postacią, ja to nawet popieram poniekąd, ale bardzo możliwe, że w pewnym momencie będziemy musieli zrobić tak, że oni grają swoją kampanię, a ty grasz swoją. I tyle. Mam teraz taką sytuację w jednej drużynie i powiem szczerze, jestem cholernie ciekawy, jak to się rozwiąże, też z tego względu, że jeden z graczy, i to nawet nie w postaci, jeden z graczy ma takie... Ja też z nim wcześniej rozmawiałem i to było ustalane wcześniej, że on jakby wchodzi z konfliktem, tak? I jakby za chwilę ma się wydarzyć właśnie coś takiego, że on zmieni zdanie, że on zobaczy, jakby spadnie mu zasłonka i z takiego ej, wy jesteście źli, tak, ja chciałem to przedstawić światu, się robi takie wy jesteście tymi dobrymi. Tak, szok, nie? Ale jedna z pozostałych postaci ma na niego cały czas takie to ty nas, kurwa, tak w gazecie obsmarowałeś, teraz chcesz z nami biegać? Klasyk, ale w ogóle mi się przypomniał... Jestem cholernie ciekawy, jak to wyjdzie, bo znowu dziewczyna odpowiedzialna za tą postać właśnie. Nie chcę, żeby to wyszło jak jakieś, nie wiem, obgadywanie, obsmarowywanie, ale miałem takie w pewnym momencie wrażenie, że trochę się jakby wyszła właśnie ponad stół z tym, takie dlaczego ty tak zrobiłeś, nie? I tak gdzieś tam staram się to jakoś załagodzić, nie? Ale emocje biorą czasami górę. Wiemy generalnie, o co chodzi. Emocje właśnie mam wrażenie, że troszeczkę gdzieś tam wyszły. Nie mam tego kompletnie za złe i jestem po prostu cholernie ciekawy, jak to się teraz rozwiąże, bo teraz po tej dłuższej przerwie wracam, wiesz, do tych sesji, nie? I za tydzień w środę właściwie jedziemy dalej, nie? Mam takie... Dobra. Będzie. Słuchaj, kulturalny, ja bym proponował teraz powolutku dążyć do jakiegoś takiego małego podsumowania, bo tutaj skakaliśmy po tematu i tak naprawdę moglibyśmy gadać bardzo długo i jakby ja to doskonale wiem. To jest bardzo obszerny temat. I myślę, że jeszcze nie raz wrócimy do tego tematu w innych podcastach poniekąd tak dalej. Też zależy od tego, jak bardzo będzie wam się dobrze słuchało. Mam nadzieję, że po prostu padną komentarze pod odcinkiem, nie tylko to dla zasięgów, chociaż są bardzo miłe. Ale też co wy na ten temat sądzicie, bo naprawdę nas to interesuje, od zawsze odpowiadamy na komentarze. Myślę, że kulturalnie też ze swojego konta wam odpowie z miłą chęcią. Jak najbardziej. Może dyskusja być jeszcze toczona w komentarzach. Kto wie, może nawet jakiś kiedyś odcinek walniemy na żywo. No a na ten moment to co? Słuchaj, ja myślę, że z mojej strony podsumowanie byłoby na pewno takie, że wiedz czego chcesz. Wiedz czego chcesz. Zarówno jako MG, jak i gracze, dobieraj sobie graczy MG-ów właśnie w ten sposób. Znaj to, co lubisz i po prostu umiej o tym opowiedzieć, bo to też jest ważna część umiejętności grania. Nie bój się grać na emocjach, nawet tych negatywnych, zwłaszcza jako gracz, jako MG, ale też jako gracz, bo uważam, że dla mnie, jak się umawiamy na przykład na horror, to fajnie jest pozwolić sobie się bać, bo to też jest spoko. Tylko też, też, żeby do nas nie przerosło. Dbajmy o swoje granice, też te BHS-y i tak dalej, no to też ma swoje znaczenie. No i przede wszystkim nie zamykajmy się na tylko i wyłącznie fan, idziemy do lożku i tak dalej, bijemy tego szkieleta czy innego gobina przez pół godziny kamieniami, aż zdechnie, tylko że faktycznie możemy spróbować czegoś innego, żeby też się nie zamykać. Ja wiem, że wiele razy miałem tą dyskusję strasznie często, że a co złego jest w zamykaniu się. Ja uważam, że co złego jest w zamykaniu się? Ograniczanie sobie możliwości. Nie mówię i nikogo nie będę na siłę do niczego przymuszał. Ja jedynie mam takie zdanie, że uważam, że zamykanie się na cokolwiek, na jakiekolwiek odkrycie czegoś nowego jest po prostu ograniczaniem samego siebie. Tak, krzywdzeniem samego siebie. I tylko nie mój interes, żeby was odpierać,
Czy poniekąd mój, bo ja lubię, kiedy ludziom jest dobrze, bo jestem takim troszeczkę jednak człowiekiem staram się być miły, ale po prostu, no co, no uważam, że to po prostu ogranicza i szkoda. Dobra, kulturalnie, a ty? Ja bym powiedział tak. Pierwsza rzecz, graj emocjami. Zarówno tymi dobrymi, jak i tymi negatywnymi. Nawet nie tyle graj na emocjach, bo tak jak podałeś przykład tego horroru, nie chodzi o to, żeby wiedząc, że któryś z graczy boi się pająków, rzucić pająki, żeby ten gracz się bał. Nie, ale grając w horror, daj możliwość graczom się czegoś przestraszyć, tak? Poczuć grozę, może nawet nie tyle przestraszyć, co poczuć grozę, poczuć jakąś dziwność, niepokój, a jako gracz chciej to poczuć, wejdź w tą imersję, jakby po to jest właśnie ta rozrywka, jeżeli decydujesz się na granie w RPG horror, no to chyba właśnie chodzi o to, żeby poczuć tą grozę, poczuć to wszystko, co się czuje w horrorach, tak? Przynajmniej tych dobrych. Więc graj emocjami, nie na emocjach graj, emocjami, pozwólcie sobie na te zarówno dobre, jak i te złe emocje. Pamiętajcie, że bohaterowie, którzy odnoszą tylko i wyłącznie sukcesy i nie mają żadnych porażek, do niczego nie dochodzą. To tak. Znaczy, no chyba, że ktoś mi teraz powie Rey z Gwiezdnych Wojen, ale no, to jest bardzo dobry przykład tego, jak to robić źle. Dokładnie. Dobra. Druga kwestia, jeżeli podejmujecie jakieś decyzje, róbcie to świadomie. Róbcie to, niezależnie od tego znowu, czy to mistrz gry, czy to gracz, róbcie to świadomie. Wiedzcie, dlaczego podejmujecie taką, a nie inną decyzję, ale przyjmijcie też konsekwencje tych decyzji. I tutaj wracamy znowu do emocji, porażek i sukcesów. No i tak, tak zdecydowanie. Jeśli mielibyśmy to zrobić właśnie na taki godzinny materiał i nie rozkopywać tematu dalej, to ja myślę, że to są takie bardzo istotne elementy tego właśnie, jak grać dobrze. Niezależnie od tego, czy jest się mistrzem gry, czy graczem. No i w 100% się zgadzam. I cóż. Myślałem, że się bardziej pokłócimy na tym. Nie, ja myślę, że my raczej jesteśmy dosyć zgodni pod względem stylów. Czekam na moment, w którym dojdzie do wielkiego grande po prostu kłótni, ale zobaczymy. Może dotrze, nie wiemy. Na ten moment jeszcze nie. I teraz pod sam koniec jedynie co, to mogę jeszcze widzów poprosić o to, żebyście podawali własne tematy, jak macie jakieś pomysły na odcinki, co byście chcieli, żebyśmy omówili, obgadali. Może jest jakiś po prostu temat, który was męczy, nie wiem, zastanawiać się nad przykład na temat jakiegoś systemu albo na temat jakiejś rodzaju mechaniki, może zastanawiać się na temat modułów, heksów, nie wiem, w RPGach, może właśnie tych mapek, o których mówiliśmy, a może albo tabelki. Albo tabelki są świetnym tematem. Ja uważam, że tabelki to będzie finał tego sezonu. Już wkrótce. Nie, czekaj, bo jak finał sezonu, to nie już wkrótce, to jeszcze trochę. To będzie takie tego lata, znaczy do lata może nie, ale tej wiosny. Kina. Albo zrobimy taki, wiesz, odcinek o tabelkach i tam na końcu, po całym odcinku, taka czarna plasza i tabelki will be back. takie spada w dół i tylko to taka łapka, nie? Tak. Ja na przykład pewnie na końcu takiego odcinka bym powiedział, nie, więcej o tabelkach nie rozmawiamy, jest czarna plansza, tabelki will be back. Albo takie koniec i pojawia się pytajnik. Dobra. No i myślę, że tutaj sobie skończymy i chyba wszystko, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Ja serdecznie wam dziękuję. Sprawdźcie media Wojtka, sprawdźcie nasze media. Oczywiście zapraszam do innych komentarzach linki. W komentarzach, w opisie. W opisie, w komentarzach, wasze komentarze, więc wypowiedzcie się, zachęcamy do tego serdecznie. I mam nadzieję, że widzimy się wkrótce, już tym razem bez problemów, bo nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj niestety Discord nam poskąpił swojej dobroci i nagrywamy w ogóle innym czymś się, ale jakoś to idzie, więc do zobaczyska, trzymajcie się i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia się na jakichś sesyjkach, bo kto wie, Wojtku, ale ja to bym chętnie, wiesz, taki cień takiego władcy, takiego demonów. Powiem ci, że... dobra, to już po odcinku sobie. Po odcinku, nie będziemy spoilerować. Nie będziemy. Hej wszystkim. Hej.